Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Kochani, to kolejny z cyklu spotkań z Janem Pawłem II po przyszłości. Czy dobrze mnie słychać? Państwo słyszą wszyscy? Dobrze, tak? Przede wszystkim dziękuję Państwu za przybycie na ten wyjątkowy wieczór z Panem Eugeniuszem Mrozem, przyjacielem Jana Pawła II. Panem, który jest od 77 lat przyjacielem Jana Pawła II. Brawo dla niego. Rzecz, wydaje mi się, niesłychana w naszym muzeum. Gościmy tak cudownych ludzi, którzy pracowali, którzy żyli, przebywali z Janem Pawłem II przez tyle, tyle lat. Pan Eugeniusz jest jednym z tych dwóch gnioków, które zostały z klasy Jana Pawła II, bo jego serdeczny przyjaciel, kolega z ławki szkolnej, pan Stanisław Jura, mieszkaniec Krakowa, jest tym drugim panem. I dzisiaj, gdy odbierałem pana Eugeniusza z Opola, bo tam mieszka od roku 1945, myślałem, że to gość, który spędza samotnie już te ostatnie chwile życia, który modli się, który nic innego nie robi. Proszę Państwa, będziecie w szoku. Tata opiekuje się swoim synem, 56-letnim, praktycznie moim rówieśnikiem, który jest ciężko chory. Od 3 lat mieszka z tatą. Tata, 92-letni pan, opiekuje się 56-letnim synem. Jakież to wymowne, jakieś to nieziemskie. Jakiś ten Jan Paweł II miał swoich przyjaciół, swoich kolegów. Mówię to do Państwa, a jednocześnie mam tutaj ciary na policzkach, bo trudno mówi się o takich rzeczach. Jeszcze trudniej się pomaga takim ludziom, którzy całe swoje życie pracują i chcą dla swoich dzieci jak najlepiej. Panie Eugeniuszu, nie będę przeciągał, ale chcemy usłyszeć od Pana, kim dla Pana kolegów był Lolek, był Jan Paweł II, był ten, którego wszyscy kochamy. Dziękuję Wam bardzo. Dobrze się wystawimy, to będzie już dobrze cały czas. Pan Eugeniusz Mróz. Drodzy przyjaciele, losy wojny w 1945 roku zagnały mnie nad Odrę do Opola z Wadowic, uroczego zakątka miasta rodzinnego Karola Wojtyły, znad Skawy z Beskidów do Opola i tam osiadłem już. Przede wszystkim chciałem gorąco podziękować panu Krzysztofowi, bo dzięki niemu znalazłem się w tym waszym pięknym, świętym mieście Częstochowy u stóp Jasnej Góry. Dziękuję mu gorąco.
i to uważam za pewne zrządzenie niebios, że właśnie spotkałem Jego. Oprowadzał mnie po pięknym muzeum, byłem oczarowany tym muzeum, zbiory z całego świata. Wielka Jego zasługa, że zgromadził tyle pamiątek po naszym rodaku. Dziękuję bardzo. Drodzy przyjaciele, króciutko o sobie, a później przejdę do wspomnień z lat przede wszystkim młodzieńczych, gdzie z Karolem Wojtyłą w Wadowickim Gimnazjum od roku 1935 aż do matury w maju 1938 roku wspólnie dzieliliśmy radości i niepokoje w Wadowickim Gimnazjum. Urodziłem się w Limanowej, urocze miasteczko w Beskidzie Sądeckim. 1920 rok, ojciec, urzędnik skarbowy, został przeniesiony z Limanowej do Wadowic. I tak zamieszkałem z rodzicami, siostrą w tym samym budynku, w którym mieszkał Karol Wojtyła. Rok 1935, już Lolek został osierocony, bo matka jego zmarła, gdy miał lat 9. Wychowywał go ojciec, emerytowany oficer 12 pułku piechoty. I tylko jedna ściana nas dzieliła. Mieszkanie Wojtyłu składało się z trzech pokoi. Wchodziło się do kuchni, z kuchni do małego pokoju, do dużego pokoju. I pamiętam, przy drzwiach kuchni była malutka porcelanowa kropielniczka ze święconą wodą. I jak wychodzili z domu, kreślili znak krzyża. Mieszkanie moje rodzinne graniczyło tylko ścianą z mieszkaniem Wojtyłą. Okna Wojtyłu wychodziły na ścianę kościoła parafialnego pod wezwaniem ofiarowania Najświętszej Marii Panny. I pamiętam jeszcze do dzisiejszego dnia, jest ten zegar słoneczny, jak będziecie Wadowica w przyszłym roku, po rekonstrukcji tego dawnego domu rodzinnego Karola Wojtyły będzie zrekonstruowany i w przyszłym roku, w marcu, kwietniu zostanie otwarty. Także warto wybrać się na tę wielką uroczystość. Mieszkania nasze wychodziły, jak wspomniałem, dwa pokoje na ścianę kościoła, natomiast kuchnia była ślepa. Byliśmy przez znaczny okres czasu sąsiadami, byliśmy też kolegami, bo razem chodziliśmy, a to mieszkanie i dom, to była kamienica wybudowana w drugiej połowie XIX wieku, kamienica żydowska, czynszowa, Chaima Bałamuta, na froncie miał sklep z artykułami, no, rowery, później aparaty fotograficzne, kryształy, a nad drzwiami wejściowymi do jego sklepu widniał taki napis: rower za 100 zł na 100 lat. Żyliśmy w symbiozie, bo Wadowice, rodzinne miasto Karola Wojtyły w latach 30. liczyło 8 tysięcy, w tym 1200 była ludność żydowska. Ale żyliśmy właściwie w symbiozie. Nie było jakichś wystąpień antysemickich, jak to się często pisarze Żydom masońskich wspominają, że w Wadowicach były jakieś odruchy antysemickie. Nie było. Były może jakieś tylko natury ekonomicznej, bo Żydzi, jak w całej tej ówczesnej Galicji, Małopolsce, opanowali handel i drobne rzemiosło.
Chaim Bałamut, tak, skinął swoją żoną, oświęcił ją. Więc, jak wspomniałem, i sąsiadami, i kolegami. Jakim był, jak wyglądał dom rodzinny Karola Wojtyły? To na pewno było wiele, czytaliście Państwo i w filmach, i wiele publikacji, no bo wszyscy się rozpisali teraz o latach Karola Wojtyły, a tych świadków autentycznych, którzy przeżyli okres młodości, było nas właściwie tylko 40, bo tylu zdało w maju 1938 roku maturę. I z tych 40 kolegów 10 padło na różnych frontach. 1/4, a więc to było bardzo dużo. 10 kolegów, 40 i to była najwyższa danina krwi spośród wszystkich roczników Wadowickiego Gimnazjum. A gimnazjum nasze typu neoklasycznego. Od 4 klasy uczyliśmy się o łacinie, od 5 uczyliśmy się greki, no język niemiecki. Oczywiście gimnazjum imienia Marcina Wadowity. To był taki zasłużony rektor Akademii Krakowskiej, pochodzący z jednych wiosek w rejonie Wadowic, ale dzięki swoim wielkim zdolnościom, pracowitości, rzetelności zasiadł w Krakowie jako rektor. Marcin Wadowita. Mieliśmy wspaniałych profesorów. To było Gimnazjum Państwowe 374, męskie. Wadowica było jeszcze gimnazjum przy ojcach Palotynów na Wzgórku, później Karmelitów i Państwowe Gimnazjum Żydzkie. Nasze było męskie imienia Marcina Wadowity, jak wspominałem. Mieliśmy wspaniałych profesorów. Byli prawdzie wymagający, zwłaszcza profesor łaciny i matematyki, profesor Moloz, który zginął w Katyniu, zamordowany przez oprawców bolszewickich w marcu 1940 roku. Mirosław Moloz uczył nas chemii i fizyki. Profesorowie nasi byli nie tylko nauczycielami, nie tylko wpajali nam naukę do naszej pamięci, ale to byli nasi, jak gdyby, starsi przyjaciele, starsi koledzy. Tak nas traktowali, przyjaźni. Właściwie nie było takiego wielkiego dystansu między nami a naszymi profesorami. Zawsze chętni do służenia nam pomocy. Jak Państwo będziecie w Wadowickim Gimnazjum, tam niedaleko jest od placu Jana Pawła II. Po prawej stronie duży budynek, tam sobie szereg tablic poświęcony Janowi Pawła II. I tam w vestibulu powita Was piękna inskrypcja w języku łacińskim. Inskrypcja słowa poety rzymskiego z pierwszego wieku przed narodzeniem Chrystusa, Albiusa Tibulusa. Inskrypcja ta, słowa tej inskrypcji przyświecały nam przez wszystkie lata naszego gimnazjum i również później krzepiły nas w latach okupacji hitlerowskiej i okupacji sowieckiej. A oto słowa. Casta placens superis, puracum veste venite, et manibus puris sumite fontis aquam. A więc casta placens, niebiosom podobają się dusze czyste. Przybywajcie w czystych szatach i czystymi rękoma czerpcie wodę ze źródła. Piękne słowa, jak wspomniałeś, przyświecały nam przez wszystkie trudy nauki w Wadowickim Gimnazjum i w latach
późniejszych. I gimnazjum nasze założone zostało w 1886 roku, a ta inskrypcja Albiusa Tibuliusa powstała w vestibulu gimnazjum 1891. I w czasach reżimu reżimu sowieckiego inskrypcja ta została haniebnie zdarta. Dopiero później, po kilkunastu latach, przywrócona została na właściwe miejsce i w dalszym ciągu służy jako vademecum do młodzieży wadowickiego liceum, bo tam obecnie jest zespół szkół licealnych. Jakim był w domu Lolek? Jak wspomniałem, matka jego Emilia, słabego zdrowia, zmarła w kwietniu w 1929 roku. I tą tragiczną wiadomość w czasie przerwy w szkole, Lolek wtedy chodził do trzeciej klasy szkoły powszechnej, bo tak się wówczas mówiło, tą smutną wiadomość przekazała mu jedna z nauczycielek, pani Bernhardowa. No oczywiście, żewnie się rozpłakał, przeżył to bardzo głęboko, ten cios, śmierć matki, bo ją przecież bardzo kochał. Jak znacie państwo poezję Karola Wojtyły, więc tam jeden z wierszy poświęcił swojej matce, kochanej Emilii. Przecież ona pierwsza, matka jego, Emilia, kreśliła na jego czole znak krzyża. Lolek otrzymał w swoim domu rodzinnym bardzo staranne wychowanie. Dzień zaczynał się modlitwą, przy jedzeniu, po jedzeniu, kończył się modlitwą. Lolek już jako mały chłopczyk był ministrantem naszej parafii, a wówczas ministranturę znać trzeba było w języku łacińskim. To była trudność. Obecni ministranci mają zadanie ułatwione po polsku, przekazują swoje kontakty z księdzem prowadzącym mszę świętą. Był prezesem kółka ministrantów, później w gimnazjum był prezesem sodalicji mariańskiej. Anioł pański zawsze odmawiali razem z ojcem i Lolek, gdy szliśmy na naukę do gimnazjum, zbiegaliśmy po tych metalowych schodach i wstępował do kościoła i przed ołtarzem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Tam przed każdym pójściem do kościoła się modlił. I również po zakończeniu nauki cechowała go wielka pobożność. To nie była taka, to była autentyczna pobożność z przekonania wiary, z pobożności. Ojciec, jak wspomniałem, emerytowany oficer 12 Pułku Piechoty, zajmował się gospodarstwem po śmierci matki Lolka Emilii i swojej żony. Ostatni pokój był wyłączony z użytkowania, także Lolek z ojcem zajmowali tylko kuchnię i mały pokój. Przychodząc, odwiedzając się nawzajem, często słyszałem jakieś okrzyki z ich mieszkania, a to grali w piłkę nożną, tak zwaną szmaciankę. Ze szmat piłka nożna, Lolek stał na bramce, a ojciec mu głodę strzelał. Śniadania, kolacje robili sobie sami, natomiast na obiady chodzili do położonej naprzeciw jadłodajni Banasiów, a Lolek rano z pierwszego piętra, bo na pierwszym piętrze mieszkali, spuszczał bańkę na sznurku w
ktoś podchodzi z mleczarnią w Banasiu, bańkę odbierał, mlekiem napełnił, no i Lolek z powrotem wciągał mleko na śniadanie. Ulubione ich potrawy proste. Zresztą, jak pamiętacie Państwo, jak papież już osiadł na wzgórzu watykańskim, tam zabrał ze sobą siostry zakonne z Krakowa, też na śniadanie i w ogóle lubił polskie potrawy. A więc w Wadowicach mieszkał z ojcem. Proste potrawy to kasza gryczana ze skwarkami, z kwaśnym mlekiem, ziemniaki z kwaśnym mlekiem, pierogi ruskie, no i ulubione ciasto to sernik. I jak przyjeżdżaliśmy, to już widzieliśmy zawsze Ojcu Świętemu z Wadowic przewoziliśmy dobry sernik. Ojciec Lolka, ponieważ służył armii austriackiej, znał doskonale język niemiecki i często przychodzili do mieszkania Lolku i tam wspólnie odrabialiśmy lekcje. Jakby można było herbaty i gorący. Lolek był znakomitym uczniem, fenomenalnym. Mówię nie dlatego, że jestem darem niebios, to dar niebios, że jestem kolegą szkolnym Karola Wojtyły, Jana Pawła II, ale faktycznie był znakomitym uczniem. Od nas wybitnie się wyróżniał, a przedtem jakoś biła od niego wielka charyzma. Wielka dobroć, wielkie ciepło, no zawsze chętnie służył nam wszelką pomocą. To był gigant ducha, serca i umysłu. Karol Wojtyła, nasz ukochany kolega Lolek. Przez całe gimnazjum miał noty najwyższe, bardzo dobre. Nawet nie potrzebował się tyle może uczyć, tyle wkładać sił w naukę. No bo myśmy to tak, o, byle zdobyć tą notę państwową, a on natomiast przykładał się do nauki. Przykładał się, jak najwięcej chciał wchłonąć wiedzy. I pamiętam, że doskonale recytował wiersze poetów rzymskich, Owidiusza, Wergiliusza, Cycerona. Z pamięci recytował poetów niemieckich, Schillera, Goethego, Iliadę, Homera. I na tych naszych spotkaniach później, zarówno w Krakowie, jak i później, gdy Lolek zasiadł na wzgórzu watykańskim, recytowaliśmy te słowa inskrypcji, którą przekazałem Państwu, inskrypcji Albiusa Tybiusa Casta Placenta, i również recytowaliśmy pierwsze strofy Iliady Homera. Menin aeide tha peleia do achilleum ulumenen femeris aigos efecti. Tak, żeby Państwo byli zorientowani, że jak głęboka chęć zdobycia wiedzy cechowała Lolka. I pamiętam, mieliśmy profesora Zygmunta Damasiewicza. Uczył nas łaciny, bardzo ostry, bardzo wymagający. Musiała być cisza, tak żeby było słychać w klasie latającą muchę. I zdarzało się, że na jednej lekcji każdy z nas oblał po dwa, po trzy razy. I ten huragan Damazego dopiero oparł się na Lolku. Zawsze był przygotowany, bronił honoru kasy. Z takich jeszcze wspomnień przypomnę, a jeszcze
Tak, teraz jakie pasje miał oprócz nauki? Jego wielką pasją był teatr. Doskonałą miał pamięć, wspaniale recytował i w 1935 roku z inicjatywy naszego profesora polonisty Kazimierza Forysia założony został amatorski teatr. I Lolek krował główne role, takie znakomite sztuki jak Zygmunt August, U Ani księcia Józefa. Wystawiane sztuki były głównie z repertuaru klasycznego. Lolek, jak wspomniałem, główne role krował, był później też i reżyserem. Jego pasja i wszystko wskazywało na to, że nasz kolega Karol Mikiła Lolek zostanie aktorem i na pewno byłby świetnym aktorem. Do ról kobiecych dobieraliśmy, bo niby to nasze gimnazjum było męskie, dobieraliśmy koleżanki z żeńskiego prywatnego gimnazjum imienia Michaliny Mościckiej, żony ówczesnego prezydenta Mościckiego. Takie były trzy gracje, trzy koleżanki nasze rówieśniczki. Kasia Żakówna mieszkała w Bielsku już po drugiej stronie, Danka Pułkówna z Warszawy również po drugiej stronie. Często pewno, na pewno Państwo oglądaliście trzecią aktorkę, z którą Karol Wojtyła w gimnazjum występował. Halina Kwiatkowska, córka Królikiewicza, mieszkała w gimnazjum i ona była wspaniałą aktorką. To były te trzy nasze gracje. Poza teatrem jego pasją był sport. A jak już wspomniałem, z ojcem grali w szmaciankę w mieszkaniu. A później brat Lolka, Edmund, starszy o 14 lat od Lolka, lekarz, który zaraził się, wspaniały lekarz, zaraził się na szkarlatynę w Bielsku Białej i zmarł. I ten właśnie Mądek zabierał małego 3-4-letniego Lelusia na mecze piłki nożnej. A nie mieliśmy jak wówczas młodzież dysponuje wspaniałymi boiskami, salami gimnastycznymi. Myśmy grali tak koło stacji kolejowej, nad Skawą na Błoniach, koło kościoła, ale nasz ksiądz Przepędę obuwał się o swoje witraże. Tak, i Mądek zabierał swojego braciszka na mecze piłkarskie, a ponieważ myśmy znakowali bramki kamieniami albo tornistrami, Mądek, brat Lolka, stawiał małego Lelusia jako słupek na bramce tego 4-letniego chłopczyka. Jak to bywa, czasem piłka godzi w słupek. Ten żywy słupek, Loluś się przewracał, ale wstawał i dalej pełnił swoją funkcję słupka na bramce. No później jak dorósł, to grał już sam. Początkowo jako obrońca w naszej drużynie. To taka była, nie była jakaś legalna drużyna, bo to nie można było tak mieć oficjalnie zarejestrowanej szkolnej drużyny. Jako obrońca nazywaliśmy go Martyną, bo w tym okresie międzywojennym były na terenie tak zwanej tej Małopolski trzy wspaniałe kluby. Krakowia, które dziś istnieje, Wisła, no i już we Lwowie zagarniętym nam Pogoń Lwowska. I ten Martyna właśnie grał jako reprezentant Pogoni Lwowskiej. I Lolka nazywaliśmy Martyną. Później przeszedł na pozycję bramkarza. To jego była pasja. Następną pasją jego była turystyka.
I często wędrowaliśmy po okolicznych górach, często w trójkę. A więc ojciec Lolka, Lolek i ja wędrowaliśmy po Błyskidach. Tam podziwialiśmy przepiękne kapliczki ze świątkami Chrystusików rasobliwych, wyrzeźbionych przez prymitywistę rzeźbiarza Jędrzeja Wochu. I w tych wędrówkach widzieliśmy nie tylko antidotum na ten wielki zgiełk, hałas miasta Pradziewice. Wadowice to nie były wielkie miasto, 8 tysięcy, ale jednak ta ucieczka od miasta jednak napawała nas wielką radością. Odczuwaliśmy, wędrując po górach, przeskakując strumyki, podziwialiśmy piękno natury i piękno Stwórcy. I przy tych kapliczkach, o których wspomniałem, z Chrystusikami frasobliwymi, krótko składaliśmy modlitwę i wędrowaliśmy dalej. Pamiętam takie zdarzenie, które miało miejsce w czasie naszych ferii po 7 klasie, a przed 8. Wybraliśmy się w trójkę do Zakopanego. W tym czasie Zakopane, jak i obecnie przecież jest stolicą Tatr, odbywały się tak zwane Święto Gór. Zamieszkaliśmy w skromnym pensjonacie w Zakopanym i rano przy pięknej pogodzie wybraliśmy się na zdobycie Giewontu. Giewont, piękna góra, na pewno wielu z Państwa tam było. Na szczycie góry krzyż, który jest symbolem, że Polska jest wierna wierze katolickiej. I tam celem naszym właśnie było zdobycie tego szczytu, ale jesteśmy na czerwonych wierchach, a tu nagle zaskoczyła nas gęsta mgła. I ojciec Lolka, który szedł z przodu, rozpłynął nam się w lek. Nie ma ojca. Szukamy, wołamy bezskutecznie. Lolek na tych kamieniach, na czerwonych wierchach, padł na kolana i rzewnie się modlił. Modlił się o to, ażeby jego ojcu nic się nie stało, żeby szczęśliwie wrócił. Mgła ustąpiła, a wołamy nic. Szukamy, nie ma. Już nie dotarliśmy na szczyt Giewontu, zawróciliśmy do naszego pensjonatu, a tu ojciec czekał na nas gorącą herbatę. Wielka radość. W licznych moich wywiadach telewizyjnych, prasowych akcentowałem i akcentuję, że Karol Wojtyła, nasz wielki papież tysiąclecia, już od dzieciństwa wzrastał świętość. Nie wtedy, kiedy zasiadł na wzgórzu watykańskim i stał się najwyższym autorytetem świata, ale już od dzieciństwa podałem przykłady jego wychowania w domu wielkim rodzinnym. Kropilniczka nieczęsto była przecież w owych czasach spotykana przy drzwiach mieszkania ministrant, prezes Sodalicji Mariańskiej, jego ta niezwykła pobożność i chęć służenia bliźnim, jego ogromna wrażliwość na cierpienie, na ból. To właśnie były te elementy, które świadczą, że nasz wielki rodak od dzieciństwa wzrastał święty. Przytoczę jeszcze na to dowód, mianowicie we wrześniu 1935 roku na ulicy Mickiewicza w pobliżu gimnazjum nasz tercjan, czyli woźny, uległ wypadkowi samochodowemu. Antoni Dudek. Lolek, zanim przyjechała karetka pogotowia, pobiegł do parafii, do domu parafialnego i stamtąd sprowadził księdza, żeby mu udzielił ostatniej pomocy. Niestety
nasz wspaniały, bardzo miły, zacny Antoni Dudek zmarł. I Lolek po śmierci naszego tercjana, ponieważ zostawił żonę niepracującą, czworo małych dzieci, zęciował wśród profesorów, wśród kolegów zbiórkę pieniężną. A żeby wesprzeć rodzinę, to tercjana Dudka. I znowu element tego, jego wielkiej wrażliwości, co mu przecież pozostało do ostatnich dni jego życia. Miał zasadę, nie podpowiadał, nie dawał odpisywać. Nie z tego względu, że chciał nad nami jakoś wywyższać jego rolę, ale uważał, że to by szkodę przynosił. Demobilizowałoby nas. Tak. I mówił, przychodźcie do mnie, wspólnie będziemy lekcje odrabiać. I tak było. W tym czasie, nie wiem czy obecnie, ale tutaj nie chodzi o młodzież, wcale tego nie zalecam. I były bryki tak zwane. Bryki, które zaopatrywaliśmy się księgarni w rynku. Tak? Korzystacie jeszcze z tego? Lepiej nie korzystać. I korzystaliśmy z tych bryków. Bryki wydawane były z Łoczowi, a kupowaliśmy w księgarni Fortina w rynku. Teksty tłumaczeń języka greckiego, łacińskiego, to nam ułatwiało, skrócowało, ale to wcale naszej wiedzy nie zbogacało. Lolek absolutnie nie potrzebował z tego korzystać. Klasówki mieliśmy z języka greckiego, z łaciny. Lolek zawsze napisał pierwszy, ale nie spieszył się z zadaniem. Czekał, aż ostatni z kolegów klasówkę napisze i odda pracę. Świadczyło jego wielkiej solidarności. Tak się rozgadałem, drodzy przyjaciele, także teraz już musimy trochę skrócić moje wspomnienia. No więc matura. 1938 rok, rozpieszliśmy się. Część kolegów powołana została do 22 kolegów powołana została do odbycia środowiskowej dywizjona podkolorówek. Część kolegów rozpoczęła studia, część pracę. Lolek rozpoczął pracę na studia na wydziale filologicznym o kierunku polonistycznym, bo jak wspomniałem, jego zamiary, jego pasją były te. Inni koledzy rozpoczęli studia techniczne, ja rozpocząłem na Wydziale Prawa w Wrocławiu i skończyłem to prawo. A Lolek w czasie okupacji ciężko pracował w fabryce Solwa i to Państwo znacie, prawda? Nie będę tutaj szerzej o tym mówił. Ja wtedy w Wadowicach mieszkałem. Byłem wywieziony na roboty, później byłem oczywiście działem Armii Krajowej i także mi się rozpuścili po całym świecie. Dopiero w 1954 roku spotkaliśmy się w Wadowicach. Było kilku koleżanek, kilku jeszcze profesorów, a i później Lolek, gdy zasiadł w Krakowie, zapraszał nas do siebie na te spotkania koleżeńskie. To było w ostatnią niedzielę grudnia, w okresie Świąt Bożego Narodzenia, śpiewaliśmy nasze dawne piosenki harcerskie, ludowe, kolędy, tą ulubioną kolędą naszą Lolka i później jeszcze, gdy był zasiadł na Wzgórzu Watykańskim, była pastorałka góralska. Oj, maluśki, malusieńki, jej by rękawiczka, albo
litew jak łowy, kawołek jak smyczka. To były przeurocze chwile, pełen ciepła, serdeczności, nie odczuwało się tego dystansu. Pierwsze nasze spotkanie z Karolem Wojtuniem jako papieżem miało miejsce w czerwcu 1979 roku, w czasie jego pierwszej pielgrzymki do ojczystego kraju. Wadowica wymknął się swoim strażom, czy miał czas bardzo napięty i spotkał się z nami, z grupką kolegów na zapleczu w domu parafialnym i tam złożyliśmy mu bukiet biało-czerwonych róż. Niejednemu z nas stanęły w oczach. Powspominaliśmy nasze wspólne lata króciutko i Lolek nas zaprosił do siebie. Przyjeżdżajcie do mnie, zapewniam wam wikt i kwaternę. I we wrześniu zjechaliśmy. Jeszcze dość była spora gromadka kolegów, 5 żon naszych kolegów. I pierwsze nasze spotkanie było z nim na placu świętego Piotra Nałdyckiego Generali. Tam nas w czasie swoich homilii też powitał. A później pamiętacie państwo, jak wchodził po wygłoszeniu homilii w tłum, błogosławił parę nowożeńców, kaleki i też do nas spotkasz, każdego z nas uściskał. Ja też byłem z żoną moją, Władysławą, no i już jest po drugiej stronie od kilku lat. No i on, mówi żona do Ojca Świętego, Ojcze Święty, przyjechałyśmy tutaj z naszymi mężami. Na co Ojciec Święty odpowiedział: dobrze, żeście przyjechały, pilnujcie swoich mężów. No i później czterokrotnie spotkaliśmy się z nim na Wzgórzu Watykańskim, dwukrotnie w Castel Gandolfo, dwukrotnie w Watykany, zawsze bardzo serdeczny, bezpośredni, to było ruchliwe spotkania. I śpiewaliśmy nasze piosenki, wspominaliśmy kolegów, no i dołączyły do nas też koleżanki, które przedtem nie znały nas, bo oglądały się za oficerami 12 pułku, a potem sobie przypomniały, że mamy kolegę papieża, no to już tam do nas dołączyły. Ale to wszystko wydawało się bardzo mile, bardzo harmonijnie, także to były przeurokliwe spotkania. No i później z wielkim żalem obserwowaliśmy, jak nasz wielki kolega stopniowo gaśnie, odchodzi. Jego zamarł na niego liczne podróże, przy 100 podróży, to jest największy pielgrzym spośród wszystkich papieży. To on przecież w czasie swojego ponad 26-letniego pontyfikatu przeprowadził świat z XX wieku, świat pełen zbrodni, dwóch zbrodniczych totalitaryzmów hitlerowskiego i sowieckiego, z wieku bojącego ateizmu, nihilizmu, przeprowadził świat XXI wiek, świat nadziei. No niestety jednak na pewno liczył, że jakiś nastąpi przełom. Zostawił nam przecież wspaniały testament. Pamiętamy jego homilię w kraju, gdy krzepił nasze serca z kołataną wiarą. Nie lękajcie się. Nie lękajcie się tego słowa, żebyśmy się nie lękali przemocy. Otwórzcie szeroko drzwi Chrystusowi.
No i później, gdy nastąpiły lata nazwijmy to wolne, wskazywał nam drogę, jak iść, jak dawać odpór złu, jak żyć godnie, realizując podstawowe wartości wieczne, niewzruszalne, elementy wiary, miłości, sprawiedliwości, poszanowania praw narodu, praw każdego człowieka. Zostawił nam wspaniały testament, spazania, niestety nie wykorzystujemy. Widzimy, co to się dzieje w naszym narodzie, zniewolonym, zdemorowanym, zepchniętym na skraj przepaści, ale to jest osobny temat. No więc z wielką troską, żalem obserwowaliśmy, jak słabnie zdrowie Karola Wojtyły. Ostatnie nasze spotkanie z nim miało miejsce w Krakowie w 2002 roku. W czasie jego pielgrzymki do ojczystego kraju, grupka była nas niewielka. Wielu kolegów już przeszło przecież na drugą stronę. Nasz wielki kolega na wózku, już nie było tego nastroju. Na tych wszystkich naszych spotkaniach, gdy śpiewaliśmy, ja przygrywałem na harmonijce ustnej, już nie przygrywałem, nie śpiewaliśmy, nie było. Dawaliśmy sobie sprawę, że odchodzi od nas wielki człowiek, święty. Papież tysiąclecia, papież, który przeprowadził świat XXI wiek. Na pogrzebie Ojca Świętego nikt nas nie był z kolegów, z terani. Latami okupacji nie byliśmy w stanie. Ja natomiast torba czerwona, tam jest harmonii, torba czerwona, niebieska. Ja natomiast z kolegami wybrałem się na Górę Świętej Anny w dniu pogrzebu 5 kwietnia 2005 roku. I tam przy pięknym pomniku, jak Państwo będziecie w tym rejonie Wadowic, jest takie sanktuarium. Są kapliczki Góra Świętej Anny i tam przed pomnikiem Jana Pawła II drzewnie się pomodliłem i złożyłem zamiatę kwiatów i nad i przy tym pomniku zagrałem na melodię refrenu z tej pastorałki góralskiej. Zagrałem Ojcu Świętemu i do niebies popłynęła ta melodia i powiedziałem też parę słów. Panie Pawle, o pomyślność świata, niech Twe wstawiennictwo wszystkich ludzi zbrata. Śpiewajmy i grajmy Mu z Nadskawy do Watykanu. Śpiewajmy i grajmy Mu z Nadskawy do Watykanu.
Dziękuję Państwu. Wspomnieniami pokrzepiłem się przy waszym młodym serce. I drodzy przyjaciele, zaśpiewajmy wspólnie ulubioną piosenkę papieża, Barkę. Będę już ma słowa, ale swoje czy? Barka, ukochana pieśń papieża. Ta pieśń to słowa Jana Pawła II, 18 sierpnia w 2002 roku. W tym czasie, kiedy to miało miejsce nasze ostatnie z nim już koleżeńskie spotkanie. Ta pieśń wyprowadziła mnie 23 lata temu z ojczyzny i nie rozstawałem się z nią przez te wszystkie lata. Miałem ją w uszach, kiedy słyszałem wyrok konklawę i z nią, z tą łazową pieśnią, nie rozstawałem się przez wszystkie te lata. Była jakimś ukrytym tchnieniem ojczyzny. Była też przewodniczką na różnych drogach Kościoła i ona przeprowadziła mnie wielokrotnie tu na te krakowskie bonia pod kopiec Kościuszki. Dziękuję Ci, pieśni łazowa. Dziękuję Wam, Błonia Krakowski. Dziękuję Wam za Waszą gościnę wielokrotną i tę dzisiejszą. Bóg zapłać. Chciałbym dodać, i do zobaczenia, ale to już całkowicie w rękach Bożych. Pan kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi. Siedźcie Państwo, tylko śpiewajmy. Było mi serca słów Bożych prawdą. O Panie, bo Ty na mnie spojrzał. Moglibyśmy przejść do zadawania pytań. Proszę, pytajcie Państwo, korzystajcie, bo ja tutaj na zaproszeniach napisałem się jako jeden z dwóch ostatnich wadowickich pniochów. Bo tak nazywaliśmy się. Pniochy takie, co już kwalifikują się do wykarczowania. Także Państwo, korzystajcie, jak już tutaj Pan Krzysztof wspominał. Pan również jest drugi kolega w Krakowie, Staszek Jula, lotnika. Proszę bardzo, pytajcie. Proszę Państwa, przede wszystkim ja myślę, że Panu Eugeniuszowi trzeba pozazdrościć tego, że w tym wieku czyta bez okularów.
mówi, ma świetną pamięć. Wszystko jest u niego świeże. Brawo dla pana Janusza, bo to był wyjątkowy rocznik. 1920. Pan Eugeniusz jest żywym przykładem tego, że nauki Jana Pawła II jednak dobrze słuchał jako kolegi z szkolnej ławy. Niedawno, bo w tym miesiącu maju, ostatnio przecież to dwa miesiące temu, został honorowym obywatelem miasta Wadowic. To wielki zaszczyt i dla niego, i dla nas, że mamy tutaj zaszczyt gościć tak cudownego człowieka, z którym z Janem Pawłem II znał się przez, no dzisiaj to jest 77 lat przyjaźni. Ta przyjaźń od 7 lat jest taka trochę inna, ale widzę, że tu ma pan wiernych swoich adoratorów, a więc proszę bardzo, może pani chce przekazać, coś powiedzieć? Proszę państwa, pan Eugeniusz Mróz nie tylko dzisiaj do nas przyjechał. Pan Eugeniusz Mróz przez wiele lat współpracował z częstochowskim biurem turystycznym Turysta. Był naszym wspaniałym pilotem, który pilotował grupy. Oczywiście w tamtych czasach, wiadomo, były to przeważnie grupy do Bułgarii. Osobiście miałam tą przyjemność i zaszczyt z panem Eugeniuszem współpracować i pilotował grupy, które organizowaliśmy do Warny autokarowe. Dlatego z tego miejsca chciałam bardzo serdecznie pozdrowić pana Eugeniusza. Jest nas tutaj spora grupa byłych pracowników SBT Turysta w Częstochowie. Jesteśmy naprawdę bardzo szczęśliwi z tego powodu, że możemy pana... Prosimy, żeby wstały te osoby, które są... W dobrym zdrowiu widzieć. I bardzo się cieszymy, że pan Eugeniusz, że mieliśmy jeszcze możliwość z panem Eugeniuszem po raz kolejny się spotkać w takich bardzo szczególnych okolicznościach. Już w biurze, kiedy z nami współpracował pan Eugeniusz, opowiadał nam, ponieważ to były lata 80., to były lata po stanie wojennym, bardzo trudne czasy, bardzo przykre dla nas wszystkich Polaków. Już wtedy nam opowiadał, że był przyjacielem i kolegą ze szkoły Ojca Świętego i bardzo nas to wtedy mobilizowało i podbudowywało do naprawdę pracy. Także jeszcze raz serdecznie panu Eugeniuszowi dziękujemy za to, że jest tutaj z nami i życzymy jak najwięcej zdrowia. Niech pani wejdzie tu na scenę, bo pan Eugeniusz na pewno będzie chciał dostać od pani ludzi. Nie narzekaliście bardzo na pilota? Trochę. Bardzo dziękujemy pani. Dwóch najlepszych pilotów z Opola. Dziękuję. Panie Dziuszu, proszę spocząć, bo teraz będzie jeszcze cykl jakichś 3 godzin zadawania pytań. Proszę nie martwić. Proszę bardzo, Boże, tego świata wody. Wszystko jest blisko pana Janusza. Kochani, chciałem jeszcze powiedzieć o ciekawych rzeczach. Jak wiecie, jesteśmy w Muzeum Monet Medali. Gdy dowiedziałem się, że pan Eugeniusz posiada medal, który Jan Paweł II wręczył im na spotkaniu w roku 1988, w 50. rocznicę matury, to postanowiłem, że od pana Eugeniusza postaram się w jakiś sposób go odkupić. No i mamy dzisiaj okazję zobaczenia, jak to wyglądało, bo tych, niech pan mi powie, ile takich medali dostaliście, ile było wtedy tych osób na tym spotkaniu? Wtedy było nas 18. 18. 18 medali na świecie. Ja przeczytam, co na nim jest. To jest tak. Spotkanie absolwentów gimnazjum Marcina Wadowity w 50-lecie po maturze 1938-1988 i oczywiście ta inskrypcja po łacinie. Przychodźcie w czystym odzieniu, w białych szatach i czerpcie wodę życia czystymi rękoma. Na rewersie mamy herb Jana Pawła II i pisze spotkanie w Watykanie. I ten medal od dzisiaj będziecie mogli państwo obejrzeć również w naszym muzeum. To takie cuda, które staram się ściągnąć tutaj do tego muzeum naszego, aby wszyscy mogli zobaczyć, jak takie piękne rzeczy wyglądają. Pokażę państwu oczywiście, jak będziemy mogli oglądać, na razie go chowam na serce i muszę pana teraz zapytać tak troszeczkę, może ciekawie, czy pan pamięta, kim był wasz szef uczelni?
bo szkoła nosiła imię Marcina Wadowity. Dyrektor? Nie, nie, właśnie, bo szkoła nosiła imieniem Marcina Wadowity. Wadowity. Chciałbym, żeby Państwo wiedzieli, kim był pan Marcin Wadowita. Pana nie będziemy tu testować, ja tylko chciałem powiedzieć, że Marcin Wadowita to człowiek, który urodził się w Wadowicach w 1567 roku i zmarł w roku 1641. To był polski teolog, dziekan Wydziału Teologicznego Akademii Krakowskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nie zapomniał o Wadowicach. Ufundował szpital dla ubogich obojga płci oraz szkołę. Myślę, że zarówno ten patron szkoły to bardzo wymagający człowiek. Jan Paweł II, który jest jego absolwentem, również wymaga od nas, abyśmy teraz mogli zadać super pytania, takie naprawdę od serca, takie, których nigdzie nie przeczytamy panu Eugeniuszowi. A pan Eugeniusz postara się najlepiej, jak potrafi Państwu odpowiedzieć na te pytania. Czy już są pytania z sali? A zanim jeszcze zaczniemy o pytania, to przede wszystkim chciałem uwitać, bo tak zrobiłem to bardzo delikatnie, wszystkich przywitałem, ale chciałem przede wszystkim przywitać tak ojców i braci z Jasnej Góry. Witam bardzo serdecznie brata, który jest tutaj z nami. Witam zastępcę redaktora naczelnego tygodnika Niedziela, pan Mariusz, księdza Mariusza Frukacza. I z przyjaciół, znajomych oczywiście witam wszystkich, którzy chodzą na nasze imprezy, na nasze spotkania. Witam moją panią profesor Dorotę Nicpoń. Pani profesorko, witam serdecznie. Witam bardzo serdecznie. No oczywiście pracowników Muzeum Monet i Medali i firmy Prezydent Electronics Poland, której mamy przyjemność dzisiaj się tu spotkać. Chciałbym powiedzieć Państwu, że transmisję mamy na żywo przez internet, oglądają nas ludzie na całym świecie i jak zwykle chciałem podziękować w tym miejscu panu Tomkowi Turkowi, który nam tutaj zagwarantował i dobrą słyszalność w internecie i wizję. Pan Eugeniusz sobie tak siadł przy barierkach, więc przepraszamy teraz w tym miejscu widzów internetowych, że czasami ten obraz był troszeczkę pod innym kątem, ale widzicie cały czas zmieniany, bo prawo gościa jest takie, że on wybiera jak chce siedzieć i oczywiście mu tego nie odbiera. Kochani, czy są już jakieś pytania? Czy Państwo się już zastanowili? Ja może, żeby wprowadzić fajną atmosferę, kojarzą nam się Wadowice, Jan Paweł II i szkoła z tym, co Pan powiedział wcześniej, że jeżeli nie byłby papieżem, jeżeli nie zostałby księdzem, to prawdopodobnie byłby cudownym aktorem. To prawda? Niech mi Pan powie, bo jest taka anegdota, że Jan Paweł II został wysłany przez reżysera sztuki po fotel. Jak to było z tym fotelem? Kto go gonił? No właśnie, no właśnie. Pan sobie przypomni. Mieliście taką próbę w szkole i Jan Paweł II jeszcze jako kolega Lodek został wysłany przez reżysera po fotel, którego brakowało do jednego. Tak, proszę tak, powiedzieć tak. O tym. Jak to tak, było? No więc jako rekwizyt brakował na przedstawieniu fotel. I reżyser, profesor Hanusiak, wysłał Lolka do ojców karmelitów na górkę, żeby fotel przyniósł. No i Lolek z tym fotelem na plecach wraca do gimnazjum, a tu za nim okrzyki: łapajcie złodzieja. Tak, no ale dopiero później się sytuacja wyjaśniła. Skoro jesteśmy przy teatrze, Państwo oczywiście nie zamykamy naszego tutaj miłego spotkania. Jeżeli będziecie mieli pytania, chętnie odpowiem, ale jeszcze przypomnę takie też zdarzenie. Była wystawiana sztuka Baladyna. Karol grał oczywiście czołową rolę. I wchodzi na scenę, a tu jego goła pięta. Konsternacja na widowni, aktor z gołą piętą. No, kurtyna zapada, akt drugi. Patrzymy, jak to Karol z tą gołą piętą będzie wyglądał. A tymczasem goły pięty nie ma. Zniknęła. Karola pytamy, no co z tą piętą się stało? A w czasie przerwy zamalowałem atramentem. Jeszcze taki nasze zdarzenie. W siódmej klasie mieliśmy kilku kolegów repów.
którzy do jednej klasy chodzili po 2, po 3 lata. Myśmy tak starali się z roku na rok, a ona, żeby tą gruntownie wiedzę utrwalić, to studiowali po 2, po 3 lata. To był taki Sawicki, pamiętam, Kazek, Włodek Mochal, Tadek Luty, grali w piłkę nożną. Panie Wierciu, proszę bez nazwisk. Proszę bez nazwisk. A ponieważ na ćwiczenia gimnastyczne nie mieliśmy własnej sali, chodziliśmy do sali oddalonego o kilometr około. No a po tej gimnastyce mieliśmy mieć klasówkę z Greki. U profesora Tadeusza Szelickiego, nazywaliśmy go kowbojem, bo taki miał szeroki kapelusz. No więc ani mieliśmy ochoty. I tych, i te repy mówią do nas: chłopcy, potrzebny jest koc. No to jeden z kolegów mieszkał w pobliżu, pobiegł po koc i do koca wsadziliśmy Włodka Wąchala. I mówimy: ty masz cały czas jęczeć, jak idziemy do gimnazjum. Tak, a to było jakieś ponad kilometr. No i Włodek jęczy, aż te jego jęki rozlegały się po całych Wadowicach. Przychodzimy do klasy, profesor Tadeusz Liczki, kowboj, czeka na nas, już sobie na nas ostrzy zęby na klasówkę. No a tu ten cały orszak niesiemy w kocu Włodka Wąchala. Profesor pyta: co się stało? No Włodek, panie profesorze, spadł z drabinki. Ciężko się poturbował, a on jęczy cały czas. Musimy go zanieść do szpitala. No i co, wszyscy musicie iść? Tak, bo szpital tam jest na takim wzgórku, gdzie był wówczas. No i jest ciężki, musimy go wszyscy na zmianę nosić. I ten cały orszak z jęczącym Włodkiem w kocu w kierunku szpitala się udał. A gdy nam z horyzontu zminęły już mury naszego gimnazjum, Włodka żeby zdrowiutkiego wypuścili z tego koca. No ale klasówka przepadła. Takie pomysły mają również młodzi ludzie w roku 1935 czy 1936. Proszę. Nawiązując do tego, Lolek bezpośrednio nie uczestniczył w takich rozmaitych psotach, jak ja robiłem. Pamiętam, mieliśmy profesora z Czaderskiego z Greki i jak się wchodziło, były wieszaki, na wieszakach były mapy. I takeśmy tak te mapy tak jakoś ułożyli, że jak profesor przechodził koło stajaka, wszystkie mapy mu na głowę wpadły. No oczywiście później były całe z tego, no, dyrektor zarządził, żeby to wyjaśnić, ale sprawca do tej pory nie wykrył. Mamy 2012 rok. Lolek, proszę Państwa, bezpośrednio wspomniałem, nie brał, ale profesorowie nie pytali go na przykład: Lolek, powiedz, kto to był tym sprawcą tego, bo uważali, żeby go postawili w kłopotliwej sytuacji. Nie chciał skłamać, bo go cechowała prawie, a nie chcieli też, ażeby Lolek narażał kolegów. To świadczy właśnie o tym, jaka panowała w naszym gimnazjum atmosfera. A jeszcze o tych naszych spotkaniach koleżeńskich. No więc to były bardzo miłe w tych czasach, w czasie przerwy, bo tylko jeden dzień dawaliśmy papieżowi dzień w panią myśli urlopu, a tak to codziennie spotykaliśmy się. Byliśmy w Asyżu, mieście zastygłym w średniowieczu u świętego Franciszka. Byliśmy na Monte Cassino, o które 5 kolegów naszych walczyło, między innymi Żyd Jurek Lubier, który odszedł w noc sylwestrową w Rzymie, pochowany na cmentarzu żydowskim Jurek Lubier. 5 kolegów
walczył. Jeżeli państwo kiedyś padnie wam wspaniały reportaż wojenny Melchiora Wańkowicza, tam znajdziecie kilka nazwisk kolegów. Tomek Romański wspaniale się zasłużył pod Monte Cassino, wrócił do kraju inwigilowany, nie mógł znaleźć pracy, nie mógł znaleźć mieszkania. Kilku kolegów po zakończeniu II wojny, a w Armii Polskiej na Zachodzie walczyło 12 kolegów, część ich nie wróciła. Osiedli w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, między innymi w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych Lolek Hagenhuber, syn tego cukiernika, który wspaniałe te kremówki wypiekał. Kremówki i urządzaliśmy konkursy, kto zje więcej kremówek bez picia. Kremówki były małe, mniejsze niż obecnie, ale były bardzo smaczne. Kosztowały 10 groszy. Ojciec mój był urzędnikiem skarbowym, zarabiał 350 zł. Proszę państwa, kto, proszę szybciutko. Pan 3,5 tysiąca. Ile? 3,5 tysiąca kremówek. Dziadę pan? Nie, ale proszę, ile pan jak to numer deski? Nie, ja słyszałem, że w ogóle rekord waszych kremówek w jedzeniu to jest 14 sztuk. Tak, to był kawalerii Zebrzydowskiej. Lolek też startował, ja też, ta granica w 80. A on, Lunek Mosurski z Kalwarii, 14 km. Potwierdzam. Czyli jestem przygotowany na dzisiejsze spotkanie, a teraz oddaję głos państwu. A jak już pan mówi, panie Eugeniuszu, o tych kremówkach, to jak to było z tymi kremówkami? Ojciec Święty w Wadowicach powiedział, że myśmy to wytrzymali. O co to chodziło? No to właśnie konkursy, bo to był jednak w pewnym sensie wyczyn, bez picia zjeść kilka kremówek. Ale czy one były w ogóle trochę nasączane, czy nie? Nic, absolutnie. Proszę to prostować. Kiedy przyjechali do mnie dziennikarze i twierdzili, pytali mnie, czy kremówki nasączone były alkoholem. Ja specjalnie zadzwoniłem do Stanów Zjednoczonych, do kolegi Karola Hagenhubera, którego ojciec te wspaniałe kremówki wypiekał. Mówię, Karol, jak te kremówki, czy były nasączone alkoholem? Absolutnie nie. Nie były. Nie. Znakomite, specjalna mąka, jajka, no to cały ciemor. A ten ojciec Karola, też Karol Hagenhuber z pochodzenia Austria, tej sztuki nauczył się od cukiernika Zachera. Tak jest. Jednym. To jest najlepszy cukiernik na świecie. Tak, polecam państwu, tylko tam jest drogą. Panie Eugeniuszu, wróćmy do teraz do pytań. Może zaprosimy najpierw prasę. Może nie masz żadnego pytania, Mariuszku? Proszę państwa, kto z państwa? Korzystajcie państwo, póki jest wśród was jeden z ostatnich wadowickich pniotów. Tak, tym bardziej, że proszę państwa, ja jeszcze nie przedstawiłem i oczywiście, ale znamy, bo to już zaprzyjaźnieni teraz z nami jak praktycznie rodzina. Telewizja Orion, która nas tutaj cały czas kręci i kręci te spotkania. One są, panie Eugeniuszu, po to, żeby dla potomnych powiedzieć, jak to wyglądało, jak ci ludzie odbierali Jana Pawła II jako przyjaciela, kolegę, towarzysza życia. Także wszystkie te rzeczy od samego początku archiwizujemy. Myślę, że tak będzie do 99 spotkania. Proszę państwa, proszę o pytania. Widzę, że tym się zgłasza. Nie, to już jesteśmy o tych kremówkach, to nas myślę, że wystarczy. To nie spotkanie kulinarne, tylko spotkanie z Janem Pawłem II ku przyszłości. Niech pan mi powie w takim razie, bo państwo się zastanowią, jak by pan mógł przekazać, co powinniśmy głównie z tego Ojca Świętego zapamiętać? Co on nam chciał przekazać? Pan był tak blisko, tyle lat, jako kolega z ławki szkolnej.
co jest wyjątkowym darem Jana Pawła II dla pokoju? To właściwie takie jest proste i łatwe. Tylko dobra wola i te wskazania i cały ten pontyfikat Ojca Świętego, naszego wielkiego rodaka, który przecież wspomniałem kilkakrotnie, był papieżem tysiąclecia, to on pierwszy spośród wszystkich papieży przekroczył próg synagogi w Rzymie. On, Jan Paweł II, pierwszy z papieży przekroczył w Damaszku próg meczetu. Przygarniał trędowatych, nie wahał się, witał. Tu w jednym, pamiętam, w jakimś rejonie, gdy spotkał się z trędowatymi, każdego z nich, a było ich kilkudziesięciu, przygarnął, nie obawiał się przygarnąć, ucałować tych, którzy zostali porzuceni przez rodziny, już spisani na straty. Odwiedzał więźniów. Ja kiedyś miałem spotkanie z więźniami we Włocławku. Tam dwa spotkania miałem. No to dość przykry widok, jak pod konwojem na salę wchodzą więźniowie. No miałem z nimi spotkanie, starałem się jak najwięcej ich pokrzepić. I przypomniałem słowa Jana Pawła II, który na spotkaniach z więźniami mówił: jesteście skazani, ale nie potępieni. Skazani, ale nie potępieni. Tak, bo różne są, różna geneza jest tego, że ci znajdują się za kratami więźni, prawda? To trudno, trudno każdego źle osądzać te słowa jego. Spieszył, przytulał do piersi biednych, uciśnionych, odwiedzał slumsy. Papież, który przybliżył Boga do ludzi i ludzi do Boga. Zostawił nam wspaniały testament, tylko po prostu realizować. I tutaj, no, małe tu grono jest młodzieży, ale apeluję do młodzieży, ażeby nie ulegała tym zbójom, zwłaszcza tym środkom masowego rażenia, jak ich nazywam. Prasa, radio, telewizja, które sieją zamęt u młodych umysłach. Niech wybierają to, co najlepsze z telewizji. Niewiele jest, ale można, jak się tam ziarno prawdy wybrać. Nie ulegać konsumowi. Życie nasze szybko przecieka. Oglądamy się i zdając rachunek z całego życia, no stwierdzimy, że mogliśmy więcej dokonać, więcej pomóc bliźni. Niech te słowa Jana Pawła II, nie lękajcie się, będą naszym drogowskazem. Dawajmy odpór złu. Dziękuję pięknie. Zadamy Państwu następne pytanie. Jak wyjeżdżaliśmy dzisiaj z Opola, mówiłem Panu synowi, że będziemy mieli dzisiaj transmisję bezpośrednią przez internet. On nas, podejrzewam, teraz ogląda. Czy tato chciałby coś mu powiedzieć do tej kamery, która jest tam umieszczona? Może ogląda. Może Pan chce coś powiedzieć synowi, że tu jest? Cześć Jurek, jestem w Częstochowie na spotkaniu. Bardzo miłe spotkanie, przekazuję moje wspomnienia i tutaj Pan Krzysztof przekazał twoją Golgotę, jaką przeżywasz. I tu wszyscy darzą Cię sympatią i życzą Ci, ażebyś wrócił możliwie jak najszybciej do zdrowia. Cześć Jurek. To wszystko dla Ciebie. Chciałam Pana zapytać taką rzecz, bo Pan często podkreśla, że Lolek był wychowywany w takim duchu religijnym, a przecież każdy człowiek w którymś tam momencie
mówi, kim chciałby być w przyszłości, jaki zawód zdobyć. I na pewno dla was wszystkim było chyba zaskoczeniem, że dowiedzieliście się w którymś momencie, że Lolek postanowił zostać księdzem i tą drogę wybrał. Jak to właściwie było z tą jego drogą, z tym jego życiem, że akurat wybrał, czy myślał może o kimś innym, że kimś innym będzie? Panie Krzysiu, proszę mi przetłumaczyć, bo mój aparat... Dobrze, powiem teraz bardzo głośno i wyraźnie. Pani pyta o coś takiego. Jako koledzy Jana Pawła II w szkole widzieliście, że ma piękne zdolności artystyczne, że może będzie aktorem, może kimś będzie innym. I kiedy został księdzem, czy to było dla was zaskoczenie? W pewnym sensie tak, bo uważaliśmy przy jego tych wielkich zdolnościach. Przypomnę takie też zdarzenie, które świadczyło o jego fenomenalnej pamięci. Mianowicie wystawiana była sztuka Baladyna. Lolek miał kreować główną rolę Kirkora, kolega Bolek Pomyzański w Kostrynie i nagle zachorował. Przed dzień wystawienia spektaklu. No i konsternacja wielka, trudno, żeby ten spektakl odwołać. No więc profesor Lole zgłosił się do reżysera tej sztuki, Balatyny, profesora Halasiuka, mówi: panie profesorze, ja tą drugą rolę też odegram. Był zdziwiony, jak to jest tam, to jest trudna rola. Mówi: tak, bo ja będąc na próbach, po prostu przyswoiłem sobie tą drugą rolę. Tak, no więc rzeczywiście po zmianie charakteryzacji Lolek odegrał tą drugą swoją, Kirkora, i Kostrynia świadczy o jego fenomenalnej pamięci, ogromnych zdolnościach. I nawet Osterna, ten znakomity reżyser, widział w nim przyszłości wspaniałego aktora. No i pamiętamy, Lolek rozpoczął, jak wspominałem, studia polonistyczne, a później rozpoczął również konspiracyjne studia teologiczne. No i konspiracyjnie brał udział w teatrze rapsodycznym założonym przez Mieczysława Kotlarczyka. Tam szereg ról kierował. A ten teatr, myśmy walczyli akowcy z bronią w ręku przeciwko okupantowi, a Lolek walczył słowem. Tak samo się narażał, bo to za zdekonspirowanie, a spektakle odbywały się w mieszkaniach prywatnych, przy bardzo skąpej scenerii. No więc Lolek odegrał znakomicie tą również drugą rolę. Świadczył o jego fenomenalnej zdolności. Także my raczej nie spodziewaliśmy się. Liczyliśmy, że będzie aktorem. Tak, aktorem, bo w 7., 8. klasie już tak nawet profesorowie nasi sądowali, kto na jaki kierunek się wybiera. No i mówi, że idzie na wydział filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego o kierunku polonistycznym, bo był wspaniały aktor. No później nastąpił przełom, jak pamiętamy, w 1941 roku, śmierć ojca. Tutaj niemożliwie duży wpływ Tarański, przepamiętam, nie nazwisko pomyliłem, był taki krawiec, który skupił... Tyranowski, który skupił wokół siebie młodych ludzi, prawda, takie kółko, jak gdyby, mistyczne w pewnym sensie, w dobrym tego słowa znaczeniu. I Lolek też tam się udzielał, więc przypuśćmy, że należy, że nastąpił przełom. Już nie kontynuował tych konspiracyjnych studiów polonistycznych i rozpoczął konspiracyjne studia teologiczne. 1 listopada 1946 rok Karol Wojtyła zostaje księdzem. Zadowolona pani z odpowiedzi? Czy coś jeszcze dodać? Wszystko tak?
Czy ktoś z Państwa jeszcze życzy? Proszę bardzo. Ja już daję mikrofon. Proszę głośno, wyraźnie, pan Eugeniusz odpowie wtedy tak, jak Państwo zażyli. Nie, to mi przetłumaczy pan. Pan wiesz, jako małe dziecko nie boksował się z chłopakami, tylko zawsze był taki grzeczny. Panie Eugeniuszu, czy doszło do pana pytanie? Czy doszło do pana pytanie? Nie. Ostatnio pochowany został pan Jerzy Kulej, nasz bokser. Pani zadała pytanie. Proszę mi przekazać pytanie. Dobrze, już w takim razie nie upiększam, tylko mówię być. Czy Jan Paweł II również się boksował z kolegami? Nie, nie. Był spokojny, pogodny, mimo że ciążył na nim ten cień sieroctwa. W wieku 9 lat został sierotą, ale był pogodny. Pamiętam, mieliśmy w klasie dwóch takich kolegów. To byli synowie sędziego Włodek i Dzisek Piotrowski, bliźniacy. I Włodek parodiował naszych profesorów. Parodiował, świetnie parodiował. No i Lolkowi się to bardzo podobało i nawet usiłował też to czynić. Świadczy o jego, że miał wielkie poczucie humoru. A ci koledzy, Włodek i Dzisek, Włodek był nieco zdolniejszy, jak mi były jakieś, spodziewali się, że będą pytani, to się z miejscami zamieniali. Ja teraz był spokojny, był pogodny, ale spokojny. Zresztą w ogóle nasza klasa, nasze gimnazjum, nie było jakichś bujek. Była spokojna klasa, jak w Czechów, maturę zdawało trzech kolegów Żydów. Za mną siedział kolega Cwajk, obok Dziska przybyły, który rysował piękne karykatury, a kupiłem od niego te karykatury za dwie paczki papierosów sportów. No i Klugier, o którym wspomniałem, też syn adwokata Wadowickiego z takiej rodziny patrycjuszowskiej. Zapraszał Lolka na koncerty do synagogi. Ojciec jego był adwokatem, mimo że był przewodniczącym żydowskiej gminy Wadowica, to jednak towarzysko udzielał się też z katolikami, z moim ojcem. Pamiętam, jak wracali z takich birbanek nocy nad ranem, Wadowica, ta duża fontanna była, no i panowie po birbance w tych pięknych garniturach chodzili dla odświeżenia się do tej fontanny. Ludzie, tak. No i trzeci to był Zelingier. Tych dwóch kolegów, bo Jurek z ojcem, ponieważ w Wadowicach zostały włączone jako Oberschlesien do Wielkiej Rzeszy, był szczególny terror. Gier to było. Siostra i matka Klugiera zginęły w Oświęcimiu. Oni uszli do Związku Sowieckiego, chcieli z nim zabrać, a on powiedział, nie, my uważamy, że Niemcy kobietom nic nie zrobią. No i getto i zginęli w getcie. Rozumiem, że teraz będzie następne pytanie, proszę Państwa. Ktoś życzy? Jest pan na drodze? Chciałem się spytać taką rzecz. Wspomniał pan już o ojcu, jak papież zwrócił się do Boga, prawda, w górach, prawda, żeby ocalił ojca, bał się o niego, a też jakieś inne sytuacje, w których ojciec, znaczy Lolek, wyrażał swój stosunek do ojca, bo wiele też wiemy o odwrotnym scenariach, w momencie, kiedy, znaczy jak ojciec wychowywał Lolka, ale jak Lolek, jeszcze inne sytuacje właśnie, w których Lolek mówił ojcu, czy jak się do niego zwracał, w jaki sposób traktował tatę. Panie Eugeniuszu, czy zrozumiał pan pytanie? Nie, no proszę mi przetłumaczyć. Powiem to prosto, jak syn do ojca. Jakie były relacje Ojca Świętego
ze swoim ojcem. Mówił pan, że ze swoim tatą, który odszedł od niego, bo mówił pan, że bardzo się modlił, żeby wrócił szczęśliwy, ale jakie były inne takie sytuacje, które pan pamięta, jak odnosił się do swojego taty, jaka była relacja Jan Paweł II jako syn do swojego taty? No więc ojciec, również Karol, którego rodzina wywodzi się z Czańca, tam koło Bielska, a dziad Lolka prowadził pielgrzymki piesze aż tam z Podbielska do Częstochowy, no więc prowadził taki dosyć reżim wojskowy, ale taki ciepły, przyjacielski. Każda minuta była racjonalnie wykorzystana. Jak wspominałem, zaczynało się modlitwą dzień, kończył się modlitwą. Lolek pomagał ojcu w tych takich pracach domowych. Także między nimi właściwie był taki stosunek przyjacielski. Pamiętam, wieczorami chodzili sobie ojciec ze synem po rynku i tam spacerowali. Często można było spotkać na rynku, również na spacerze, księdza proboszcza Prochownika, który spacerował sobie z babką Żydówką Klugiera. I sobie rozmawiali, też prowadzili ksiądz z Żydówką. Tak, no więc taki był stosunek. Pomagał w miarę swoich możliwości. Ojciec go tam w nauce też wspierał. Właśnie pasjonował, znał doskonale język niemiecki, jak wspominałem. Później pasjonował się historią, geografią. Także bardzo był taki między nimi serdeczny, przyjacielski stosunek. 1941 rok, Lolek, jak pamiętamy, pracował ciężko w fabryce, w kamieniołomach Solwajko Krakowa. No i ojcu przynosił skromny taki obiad, składający się jakiś z zupy z buraków, chleb z gliny. No i w lutym 1941 roku Lolek ten obiad przynosił ojcu, a ojca już nie zastał żywego. Wielka rozpacz padł przy jego stopach i mówił: nie byłem przy śmierci matki, nie byłem przy śmierci brata i nie byłem też przy śmierci ojca. Przeżywał to z wielkim żalem, z wielkim bólem. Cechowała ich taka serdeczna więź miłości, przyjaźni. Jego ojciec przecież był emerytowanym porucznikiem, prawda? A tak. Po śmierci mamy robił śniadania w domu. Czy pan bywał na takich śniadaniach? Proszę, czy to? Czy pan bywał na takich śniadaniach u swojego kolegi? Tak, czasem jadałem u nich, no to taka, później też te śniadania, no to jajecznica na boczku. Tak. Chlebek z masłem, z brędzą. Obiad, jak wspominałem, stołowali się u Banasiu naprzeciw. Tak. Lolek, no jak miał drugie śniadanie, mieli mi kilku biednych chłopców, taki pamiętam. Niedawno byłem na cmentarzu Woźnika, Teoś Bojeś. Było szereg publikacji i mam taki też film, kiedyś będzie okazja, może wyświetlimy. Teoś Bojeś z biednej rodziny, z Woźnik. I do gimnazjum, jak szedł na stację kolejową, to ściągał buty, żeby zaoszczędzić butów. To samo jak wracał później z gimnazjum, ze stacji do domu ściągał buty. I Lolek wspierał tam śniadaniami i się dzielił z kolegami tymi biednymi. I później wspólnie naszym katechetą, infuatem, zacherem załatwił Bojeśowi miejsce bezpłatne w Bursie. Tam już mógł spokojnie w 7-8 klasie dokończyć naukę, no i miał już zapewniony ten byt. To świadczy jego również wielkiej wrażliwości.
dzielił się i z biednymi, i z kolegami biednymi również. Czy to tylko można powiedzieć, że to była przyjaźń taka między tatą a synem, czy tylko ojcowsko-synowska miłość? Czy to była również przyjaźń między tatą a synem, czy to była tylko ojcowska miłość? Jak pan to ocenia? No, to właściwie ta miłość ojcowska miała jak gdyby takie dwa elementy. Miłość ojca do syna i jak gdyby starszego przyjaciela do młodszego przyjaciela. Razem te wycieczki wspominałem, razem spacery, no wspólne odrabianie lekcji, pomagał w tych lekcjach. Z tych mundurów wojskowych ojciec Lolka, ponieważ skromna była emerytura jego wojskowa, przerabiał Lolkowi te mundury wojskowe na kurtki, na płaszcze. A więc taki miał charakter. Głęboka przyjaźń, miłość ojcowska, przyjacielska. Dziękuję. Pan jest zadowolony z odpowiedzi. Czy ktoś z państwa jeszcze życzenie? Bardzo proszę o nasz brat z Jasnej Góry. Już lecę. Ja mam takie pytanie. W jakiej sytuacji dowiedział się pan o zamachu na Jana Pawła II? I czy później kiedyś wspólnie rozmawiać z papieżem wspominaliście tą chwilę? Panie Eugeniuszu, czy mam tłumaczyć, czy doszło pytanie? Jest. Nie, dobrze. Pan się przyzwyczaił do mojej częstotliwości głosu, a więc chcę zadać pytanie bardzo poważnej treści. Po zamachu na Ojca Świętego 13 maja 1981 roku na placu, czy rozmawialiście kiedykolwiek na ten temat z Janem Pawłem II? Czy mówił wam coś na temat tego wydarzenia? Nie. W ogóle na nasze spotkania koleżeńskich nie poruszaliśmy ani tematu jakiś polityczny. Spytał o nasze rodziny, interesował się, no stosunki w kraju doskonale znał. Pamiętam, ja mu wspomniałem tylko, jak w tym czasie Ojciec Święty był w Pradze i tam spotkał się z Havlem, prezydentem, wspaniałym prezydentem Czech. Wtedy był przecież agnostykiem. Havel, Václav Havel, wspaniała, szlachetna postać. No więc wspominałem, tak przypomniałem ojcu o tej wizycie. Później jak do Irlandii też wybierał się, w tym czasie były zamieszki. No to mówi Ojcze Święty, czy to jak w Krakowie, w Wadowicach, to mówiliśmy mu Lole, a później jak zaszedł już na Wzgórzu Watykański, to nam nie wypadało, mówiliśmy Ojcze Święty. Tym bardziej, że zwykle towarzyszył nam początkowo ksiądz Przydatek, który później tam był przy palacji ojców jezuitów w Rzymie, później no oczywiście ksiądz Dziwisz, także mówiliśmy Ojcze Święty, ale do nas zawsze pisał po imieniu. Mam ponad 60 listów od Jana Pawła II z jego autentycznymi podpisami. Tu napisałem jeden też, który Wielkanoc do mnie napisał tuż przed odejściem do domu ojca. A więc... Bo pytanie pan pytał o... O to, czy rozmawialiście kiedyś po zamachu na ojca z życie Jana Pawła II z Janem Pawłem II na ten temat? No my właśnie nie rozmawialiśmy, jak już wspomniałem. Poruszaliśmy głównie nasze te tematy, wspomnienia o profesorach, o kolegach, tych, którzy oddali swoje młode życie, bo jak wspomniałem, 40 kolegów, którzy zdawało maturę, 10 padło. Także o tym zamachu też nie wspominaliśmy. Panie Eugeniuszu, ja myślę, że Ojciec Święty w ogóle tą chwilę tego zamachu powierzył całość Maryi i tylko z nią na ten temat rozmawiał. I
pozostawmy ten temat bez odpowiedzi. Ja natomiast chciałbym jeszcze Państwu opowiedzieć, co powiedział Arturo Mari kiedyś, siedząc z Ojcem Świętym na jednym ze śniadań, właśnie po zamachu. Nie wiem, czy już Państwu opowiadałem na ten temat, ale jeden z naszych arcybiskupów chciał być miły dla Ojca Świętego, nie powiem który, i mówi: Ojcze Święty, Ty po tej operacji wyglądasz dużo lepiej niż przed. Ojciec Święty podniósł oczy na niego i mówi: daj się zoperować, będziesz równie dobrze wyglądać. Ubóstwiam tą błyskotliwość Jana Pawła II. Czy ktoś z Państwa chciałby... Kiedyś na jednym spotkaniu mówię: Ojcze Święty, bo to tak podróżował w różnych krajach, w różnych klimatach, to przecież naruszało jego zdrowie. Mówię: Ojcze Święty, nie, że ojciec tak się nie eksploatuje. A to mi odpowiedział: a to mnie eksploatują. Nie eksploatują. Cechowałoby wielkie poczucie humoru. Pamiętacie, drodzy przyjaciele, te jego spotkania z tego balkonu w Pałacu Arcybiskupi w Krakowie, te Franciszkańska 3. Szkoda, że tutaj to okno, gdzie to były, ja wtedy protestowałem, byłem bardzo zmartwiony, że to okno, na którym spoczywały ręce w tym Pałacu Arcybiskupim w Krakowie, zostało rozebrane, zamienione na jakieś plastikowe okno. Czy to były relikwie, w pewnym sensie relikwie. Ja bym do Pana jeszcze miał wielką prośbę, ponieważ na pewno wszystkich ciekawi, nie wszyscy z Państwa byli na prywatnych audiencjach Ojca Świętego. Pan był 4 razy co najmniej, prawda? W Kastelnie. Bo ja tutaj już pani z turysty, gdzie pani jest? Jest. Poszła już? A tak, właśnie. Przecież byliśmy wielokrotnie. Ja prowadziłem jako pilot, miałem te uprawnienia wycieczek zagranicznych. Prawda, jest takie pismo, przysłowie, że dnia przed zachodem słońca i pilota przed zakończeniem wycieczki nie należy chwalić. Ale tutaj pani mówi, że nie narzekali bardzo na mnie. No więc tak się zdarzyło, że ja prowadziłem szereg wycieczek, między innymi też i z AK, z Okręgu Opolskiego. Tam zostaliśmy bardzo serdecznie przyjęci przez Jana Pawła II. Miałem to okazję częściej spotykać i za każdym razem ja prowadziłem tą grupę wycieczkową, Ojciec Święty się z nami spotykał. Także miałem to wielkie dobrodziejstwo spotkać się z Janem Pawłem częściej niż na tych spotkaniach koleżeńskich. Ale a jeszcze pytanie... wrócę, naszym pierwszym spotkaniu był wspaniały obiad, do stu podawały nam siostry sprowadzone z Krakowa, no i na to na końcu podały nam wspaniały tort z orzechami. I Ojciec Święty pożalił się nas o tym. Mówi: dobrze, żeście przyjechali, bo tutaj nieczęsto mam okazję zjeść kawał dobrego tortu, bo mi tu siostry nieczęsto podają. Kochani, ja jeszcze, Panie Mieszu, mam takie pytanie. Byliście 2 razy w Castel Gandolfo, prawda? Na prywatnej audiencji i raz byliście parę dni. Co robiliście w tym czasie? No więc, jak wspomniałem, codziennie rano, czy byliśmy na obiedzie, czy na kolacji Ojca Świętego, tylko raz w czasie naszego pobytu, to już wspominałem, dawaliśmy Ojcu Świętemu łaskawie, tak przy naszej wielkiej łaskawości, dzień urlopu, żeby Ojciec Święty i bez nas trochę odetchnął. A tak to wędrowaliśmy poza Rzym. Rzym zwiedziliśmy, później, jak wspomniałem, Monte Cassino, Asyż, później Loreto, tam gdzie jest ten wielki cmentarz polski i tam spoczywa nasz kolega Tadek Szupryński, który w wieku 24 lat padł pod Anconą. Tadek Szupryński, Karol Wojtyła, papież, będąc
Lonetto odwiedził też grób kolegi Tadka Czuplińskiego. Także te dni mieliśmy bardzo wypełnione. A graliście jeszcze w piłkę? Castel Gandolfo? Nie graliśmy. Graliśmy tylko wierszy, śpiewaliśmy, graliśmy. Ja na harmonijce, tak. Tak, nasze ulubione piosenki to były Czerwony Pas i Choć burza huczy wkoło nas. Jest taki refren, zaśpiewamy później wszyscy razem. Panie Ogieniuszu, jeszcze powróćmy do ostatniego żyjącego kolegi z panem, pana Stanisława Jury, który jest mieszkańcem w tej chwili Krakowa. Co pan powie na jego temat? No, to jest rocznik 1918, starszy ode mnie o 2 lata, on z Kent dojeżdżał do Wadowic, do gimnazjum. Wspaniały chłopak. I tak się przyjęło, że na powitanie, na tych spotkaniach zawsze starszego Jura miał swoją orację. Witał i żegnał w naszych imieni papieża. No jestem w nim w kontakcie, ale on już w pewnym sensie nie domaga. Ale trzyma się dobrze, ale chyba dzięki temu, że ma młodą żonę. Czyżby pan coś sugerował? Proszę. Czyżby pan coś sugerował? Czy pan coś sugeruje? Bo to bardzo ładne mieszkanie. Nie, tylko że tak się nie młoda żona ma siły, to się nim opiekuje. On już nie wychodzi. Nie wychodzi z domu, już nie przyjmuje. No jakoś tak, no. Ja stale mówię, starszych, nawet wyjdź, przejdźcie trochę ruchu, nie, on taki za bardzo wygodniczki przyjął tryb życia. Niech mi pan powie teraz, bo widzę, że na razie jeszcze państwo się zastanawiają, może już takie ostatnie, przedostatnie pytanie. Widział pan przed spotkaniem tutaj z nami nasze muzeum wewnątrz. Niech pan odpowie, jak go pan ocenia? Nasze muzeum wewnątrz, ten zbiór, jak pan to ocenia? Drodzy państwo, mimo szczerze jestem zachwycony, składam tu gratulacje twórcom tego muzeum, przede wszystkim panu Krzysztofowi. No, to jest fenomenalny taki zbiór z całego świata, z każdych wszystkich państw, te medale. To są relikwie. Każdy taki medal jest w pewnym sensie, zwłaszcza ten, który otrzymuje się z rąk Jana Pawła II, to traktuje się jako relikwie. No jestem olśnieniem. Nie przypuszczałem, że tak bogate zbiory są z całego świata w tym momencie. Można powiedzieć, że przekaże pan od serca się witamy, bo można powiedzieć, że przekażę panu Stanisławowi Jurze informację, żeby przyjechał do naszego muzeum, żeby się jeszcze nie poddawał. Niech przyjedzie. No właśnie, zachęcę go. Tak. Bardzo dziękujemy. Kochani, myślę, że gorące prawa dla pana Jerzego. Dowiedziałem się, że gdy spotkaliście się w Wadowicach w czerwcu 1979 roku z Janem Pawłem II na plebanii kościoła w Wadowicach, wręczyliście Janowi Pawłowi II bukiet biało-czerwonych róż. Też te biało-czerwone róże na pana ręce składam w imieniu nas tutaj wszystkich i prosimy, żeby pan o nas nigdy nie zapomniał. Dziękuję wam gorąco, dziękuję panu
Krzytowowi, bo to z jego inicjatywy żywcem mnie tu do was dostać z dalekiego Opola, z Nadskawy, na te Odry tutaj do Opola. Dziękuję. Dziękuję. Panu Państwu dziękuję za wytrwałość. Za wytrwałość i pokrzepiłem się przy waszych młodych sercach, wspominając te lata wspólnej młodości z Karolem Wojtyłą, nad Skawą, w Wadowicach, u stóp Beskidów. I drodzy przyjaciele, wracając jutro do Opola, chciałem wam przekazać najlepsze życzenia, wytrwania przede wszystkim w tym morzu zła. I życzę wam, aby Pan Najwyższy darzył was, wasze rodziny, każdego dnia zdrowiem, radością, pokojem. Dziękuję wam wszystkim, szczęść Boże. Dziękuję. Chciałem jeszcze Panu Najwyższy powiedzieć, że wśród nas są rycerze Kolumba tutaj w gminie zgromadzeni i też Pana serdecznie pozdrawiają. Proszę Państwa, ponieważ nasze spotkanie to oficjalne, dobiega końca, a ja chciałbym Państwa zaprosić tych, którzy przyjechali z daleka i są goście z Krakowa i są goście z Warszawy i widziałem rejestracje i poznańskie. Zapraszam Was wszystkich tych, którzy nie widzieli naszego muzeum jeszcze do muzeum. Zmieniło się trochę, doszło nowych troszkę eksponatów. Ostatnio przebywałem tydzień w Rzymie i udało mi się przywieźć ponad 210 medali, takich rzeczywiście wyjątkowych. No powiem wam, że sam byłem zaskoczony, że takie cuda ludzie jeszcze potrafią mieć w szufladach. Jestem już teraz zaprzyjaźniony z wszystkimi sklepami numizmatycznymi wokół Watykanu. Jeżeli tylko ktoś coś się pojawia ciekawego, zaraz nam zostawiają. Z tym, że specjalnie nie mają co zostawić, bo my prawie już wszystko mamy. Nie wiem, czy wiecie, ale brakuje nam tylko 18 monet z całego świata na dzień dzisiejszy. No o modelach nie wspomnę, bo tego nigdy nie wiadomo, ile zostało wydanych. Niemniej ci z Państwa, którzy byli, to proszę wybaczyć, żebyśmy się nie zmęczyli, bo nas jest tutaj ze 100 osób, a pomieścić można tak na spokojnie 30, no 50. Chciałbym też, żeby Pan Eugeniusz teraz troszeczkę spokojniej mógł zobaczyć to muzeum, popowiadamy o tych ciekawych rzeczach. Oczywiście jesteśmy do Państwa w dyspozycji codziennie i chcę powiedzieć, że zmieniliśmy godziny odwiedzi. Można już nas odwiedzić o godzinie 10, 11, 12, 13, 14 i 15 ostatnie wejście. Oczywiście z przewodnikiem. Tyle cudów, które się pojawiają, to naprawdę jest fenomenalne. Doliczyliśmy się ostatnio, robiąc remanent, że w muzeum mamy około 800 autorów monet i medali z całego świata, którzy w ten piękny sposób chcieli przedstawić to, co najbardziej potrafią, co najbardziej kochają, czyli Jana Pawła II Zaklętego w te małe dzieła sztuki. Dziękuję Państwu bardzo za to, że przyszliście do mnie.